karta nie jest zapisana, jest mało znana, prawda? To zaangażowanie się Kościoła w tych konkretnych, lokalnych społecznościach właśnie na rzecz nie tylko oczywiście podstawowego zajęcia Kościoła, czyli duszpasterstwa, ale właśnie tej pomocy już takiej konkretnej, rzeczywistej, materialnej czy organizacyjnej dla rolników, dla polskich chłopów. Także to bardzo dziękuję za ten głos. Gdy chodzi o galicyjską rabację, 1846 rok, to trzeba mieć przede wszystkim na względzie to, że był to ruch sprowokowany czy z podłuszczenia lokalnych austriackich urzędników, którzy działali z inspiracji z kolei, która szła z Wiednia, wtedy jeszcze rządzi Metternich w Austrii, i rzeczywiście, aby, że tak powiem, uniknąć wybuchu powstania, które część środowisk związanych z tym demokratycznym skrzydłem emigracji polistopadowej próbowała na ziemiach właśnie zaboru austriackiego rozpocząć, aby odciągnąć chłopów właśnie od ewentualnego udziału, to wymyślono taki sposób, żeby skierować gniew chłopów czy agresję na przede wszystkim na szlachtę, bo oczywiście zdarzały się przypadki też atakowania księży, o czym pan słusznie tu wspomniał, natomiast generalnie jak gdyby cała koncepcja i wykonanie tego ruchu, na którego czele stał Jakub Szela, no to był atak na szlachtę, którą podejrzewano, że to ona będzie tą elitą przywódczą tego ruchu powstańczego, i to rzeczywiście stało się. No i to był dramat oczywiście, bo to w tej powodzi kolejnych dramatycznych, tragicznych wydarzeń, które były udziałem nas w XX wieku, czyli przede wszystkim hekatomby II wojny światowej i potem zniewolenia komunistycznego. Te wydarzenia, jakim była rabacja galicyjska, nam umyka trochę, ale to rzeczywiście właściwie aż do I wojny światowej to była taka wielka trauma, która powraca nawet w kulturze, chociażby pamiętamy tę scenę, prawda, krwawego widma Jakuba Szeli, który pojawia się w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. I w reakcji na te dramatyczne wydarzenia galicyjskiej rabacji nasz wieszcz Zygmunt Krasiński pisał psalmy nadziei, prawda? Psalmy przyszłości i tam te słowa, że jeden cud ze szlachtą polską, polski lud. I to się stało, ten cud, tak jak już mówiłem wcześniej, się dokonał właśnie na przełomie XIX-XX wieku. I także marzenie tego innego naszego wieszcza, aby jego księgi zbłądziły pod strzechy, wtedy się dokonało rzeczywiście. Wtedy i pan Tadeusz, i Dziady, i Konrad Wallenrod, i inne dzieła innych wieszczów trafiają pod strzechy właśnie na początku XX wieku, co jest tym widomą oznaką tego budzenia do narodowej tożsamości polskiego ludu. To jest takie zresztą ciekawe, że ja kiedyś badałem dość szczegółowo działanie cenzury pruskiej w okresie zaborów w Wielkopolsce do 1914 roku, i co jest charakterystyczne, na początku XX wieku, jak prusacy, władze zaborcze drukowały listy zakazanych do rozpowszechniania, objętych zakazem rozpowszechniania polskich publikacji, to gdzieś 90% z nich to były publikacje adresowane do tak zwanego, dzisiaj byśmy powiedzieli, szerokiego czytelnika. Czyli na przykład publikacje z rzędu Historia Polski opowiedziana dla ludu, albo Geografia Polski opowiedziana dla ludu, broszurki, drobne druki, ale adresowane właśnie przede wszystkim do ludu. Bo to była ta stała polityka władz zaborczych, żeby ograniczać, żeby, a może nawet uniemożliwić tą działalność edukacyjną prowadzoną przez polski ruch organicznikowski właśnie w zaborze pruskim, który miał właśnie tę pracę nad tym pobudzeniem, nad ożywieniem narodowej tożsamości wśród warstw ludowych.
Tutaj warto wspomnieć na przykład, że jedną z wielkich inicjatyw edukacja by się tego wszystkim ruchu przydała, bo wszędzie, proszę Państwa, jest potrzebne. Utworzył co innego teoria, ale czy przy pracy, czy tu, czy tamto. Ludzie nie zachowują podstawowych standardów pracy. No, nawet na policji słyszeliście Państwo. No, żeby w toalecie znęcać się nad rozebranym bez majtek chłopakiem, no to zwykłe chamstwo, jawne skurwysyństwo. O czym my tu mówimy? Jaka policja? Gówno nie policja. Towarzystwo Naukowej Pomocy, które było adresowane do ludu, do budowy czytelni ludowych, do docierania z polską książką, z polską historią, z językiem polskim, do warstw, które tego kontaktu w takim wymiarze do tej pory nie miały. No właśnie, tego też przykładem z południa Polski, z gór, dokładnie z Chochołowa, jest powstanie góralskie. Na czele stanął ksiądz proboszcz Leopold Kwietowicz, pochodzący zresztą ze Starego Sącza, który potem otrzymał karę śmierci od cesarza, został ułaskawiony. Ostatecznie był 20 lat, dostał więzienia, ale wyszedł wcześniej, bo Wiosna Ludów wybuchła. I no, ale zmarł poprzez właśnie to, że w różnych miejscach przebywał. Ale to jest też przykład takiego no, namacalnego połączenia, prawda? Wcześniej tak, górale tam na miejscu ze swoim proboszczem przeciwko cysarzowi, jak to nazywali, wystąpili. A tutaj na marginesie do czytania sobie właśnie tej historii może. Mamy telefon kolejny, proszę bardzo, Radio Maryja. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewca. Teraz i zawsze, słuchamy. Krystyna tu z Lublina, problem Kościół a wieś. Dziękuję za tą audycję, ponieważ skojarzyłam sobie postawę wielkiego prymasa tysiąclecia, który jako biskup lubelski, no ja absolwent uczeń katolickiego uniwersytetu, dopiero dostrzegłam jego mądrość jako biskup lubelski 1946-48 wizytował heroicznie swoją diecezję. Potrzebne było tam dokumenty tych wiadomości o diecezjanie. Przeoram, to byłam pełna podziwu, skąd miał taki hart ducha, rozgrzewał wiarę i właśnie prośbę, modlitwę o zachowanie wiary przodków naszych, pomimo tej martyrologii II wojny światowej, jednocześnie skierowywał serca tych Polaków ku niepokalanej, prawda, ku Maryi. Ta maryjność na pewno była pomocna, co jest dzisiaj tego owocem. A następnie taką analogię widzę, kiedy ksiądz arcybiskup Wielkus też wrócił na tę ziemię, to też miał zlecone, też jeździł z bierzmowaniem do młodzieży. Kiedy spotkałam, to mówię, o już jestem zmęczony tyle, ja mówię, proszę ojca, powołałam się właśnie na księdza prymasa Wyszyńskiego, że potrzebna widocznie ta iskra wiary w tym nowym tysiącleciu, tym młodym, poprzez to później przyjeżdżały osoby na studia, to właśnie mówi, o, ksiądz nas bierzmował, że bardzo byli wdzięczni za posługę właśnie księdza arcybiskupa i najwcześniej księdza prymasa. Także dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże. Bardzo dziękuję za ten głos. No właśnie, za takie no, przypomnienie i refleksje. Ale czekamy też na konkretne pytania dotyczące właśnie historii naszej tysiącletniej w tle właśnie Kościół i polska wieś. Mamy telefon, proszę bardzo. Cóż, szczęść Boże. Do wieczór, szczęść Boże. Wszystkim obecnym w studio i przy Radio Odbiornik. A kto mówi? I właśnie się przedstawiam. Ireneusz z Opolszczyzny. Chciałbym właściwie nie od początku słucham audycję, ale chciałem zapytać, czy była mowa o księdzu Bronisławie Markiewiczu? Jeszcze nie, ale będzie teraz. Aha, no to się cieszę, ponieważ chciałbym zwrócić tutaj uwagę, jakby taką uprzedzając, właśnie mam przed sobą książkę Droga Krzyżowa Karczowników, napisaną przez bardzo płodną pisarkę, Marię Winowską. Ona zresztą po francusku pisała, dopiero były tłumaczone tej książki. I tutaj mam bardzo obszerną, ciekawą właśnie pozycję. Droga Krzyżowa Karczowników, mowa właśnie, zdaje się, w planie ma Kościół wyniesienie na ołtarz księdza Markiewicza. On działał na
w Małopolsce w XIX wieku i walczył z polityką Habsburgów, która, tak przepraszam, chcę przybliżyć tylko tą postać, bo jest mi bardzo bliska. Dlaczego bliska, to powiem może za chwilę, jeśli będzie mi można powiedzieć. Walczył z alkoholizmem na ziemiach polskich, który był ten alkoholizm podpisany właśnie Habsburgów, którzy chcieli wymieścić po prostu to, co najwartościowsze, czyli tę warstwę społeczną, co najwartościowsze, no po prostu tą sól ziemi, czyli chłopów, którzy żywili i bronili. A żeby było ciekawie, oczywiście ciekawie w cudzysłowie powiem, ojcem księdza Markiewicza był człowiek, który miał Pimbrowi właśnie. I tutaj jego działania były z różnych stron torpedowane, a także torpedowane przez sam Kościół w osobie biskupa miejsca, w którym on działał, a działał w miejscu piaskowym, tak to się nazywa. Ta miejscowość założył zgromadzenie księży Archanioła? Tak, to są księża Michalici. Michalici, przepraszam, tak. Właśnie. Tak, i tutaj dlaczego mi jest bliska ta postać tego księdza? Ponieważ on czynił taką, może niezręcznie nazwę, pracę u podstaw, czyli tych młodych ludzi chciał pozyskiwać, młodych chłopców chciał pozyskiwać dla społeczeństwa, dla Kościoła wreszcie, ponieważ udawało mu się wyświęcić wielu z nich na księży, ale niestety nie w Polsce, w Rzymie. Zresztą on się kontaktował bezpośrednio z, przepraszam, zapomniałem, Salezjanin. No tak, to jest, nazwiska nam umykają, ale tutaj... No właśnie, w każdym razie on był sukcesorem tej linii pedagogicznej, wychowawczej, która działała na rzecz formacji młodych ludzi. Akurat chodziło o chłopców, ale jego programowa działalność właśnie była profilaktyczna, bardzo szeroko profilaktyczna, czyli walka z, właściwie budowanie tej świadomości tych młodych chłopców, świadomości tego, kim są, dlaczego żyją, po co żyją. Ja bym, jeśli można mi by było tutaj powiedzieć, zacytować, no taki dość szerszy akapit ze wstępu tej książki, ale ten akapit będzie znacznie ilustrował, o co w zasadzie chodzi w tej całej sprawie, która jest aktualna. Jak aktorka pisze, że aktualna jest do dziś. Ksiądz pozwoli? Prosimy bardzo, tylko cytuję. Niewielu zdaje sobie sprawę, że zdrowy odruch buntu, tutaj chodzi o to, że sympatii po prostu z natury rzeczy się buntują, to co wielokrotnie mówi tutaj już mój nawias, to co mówi ksiądz dyrektor, ojciec dyrektor Ryzyk mówi, burza hormonów, prawda? Jeszcze raz. Niewielu zdaje sobie sprawę, że zdrowy odruch buntu świadczy o głodzie dusz, nie zawsze uświadomiony. Młodzi upominają się instynktownie o wartości nie dające się zredukować do kwantytatywnych wymiarów. Marzą o miłości, a gdy ich ta zawiedzie, mszczą się bezlitośnie na środowisku, które zamiast chleba daje im trociny, w cudzysłowie. Marzą o sztuce, o twórczej pracy, o swobodnej inicjatywie, gdy wciąga ich swe tryby kierat techniczny lub ideologiczny. Marzą wreszcie o Bogu, którego nie zawsze nazywają po imieniu, ale który stanowi sedno ich tęsknoty. Wartością bezcenną dzieciństwa i młodości jest świeżość odruchów, doznań i uczuć, które z wiekiem skorumpieją. Dlatego Ewangelia otwiera bramy królestwa tylko tym, którzy są albo stają się jako dzieci. Działań łaski uwidoczni się w stopniowym wyzwalaniu spęd wewnętrznej zgrzybiałości, panującej rozwód ducha. Święci się różnią jak gwiazdy na niebie, ale wszyscy są młodzi. Dlatego młodzi wiekiem lgną do nich instynktownie. Od 2000 lat Kościół walczy bez przerwy na przedpolu reform wychowawczych w obronie młodych.
Można niemal rzec, że służba tym najmniejszym jest monopolem Ewangelii. Mamy na to dowód nie wprost w nielicznych objawach profanacji dziecięstwa i młodości. Wszędzie tam, gdzie kategorie ilościowe biorą górę nad niewymierną tajemnicą ducha. Materialistyczne ustroje są bezradne wobec niewiadomych, wzrastających pokoleń. Usiłują rozwiązać problemy pałką i policyjnym terrorem, ale rządu dusz nie zdobędą i zwycięstwa ich są pirusowe. Chłopcy, dziewczęta prześladowani za wiarę utwierdzają się w niej, tym mocniej im ciężej za nią płacą. A gdy jest to wiara w Boga, represje przyczyniają się walnie w odrodzenie, do odrodzenia religii. Już kończę. Dziś, tak jak i wczoraj, dziecko stawia bezwiednie dorosłe pokolenia przed Trybunałem Historii, gdyż jutro świata od niego zależy i będzie jego zdobycznym warsztatem. Bunty młodych sądzą nas. Zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę po wypadkach ostatnich kilku lat. Czujemy się wszyscy jak na wulkanie, którego nagle wybuchy to tu, to ówdzie dają o sobie znać. To pewne, że zatraciliśmy poczucie błogiego bezpieczeństwa, które kołysało nadzieję pokoleń na przełomie wieku. Dzisiaj nikt się nie łudzi stabilizacją, której, stabilizacją w cudzysłowie, której kruche fundamenty podmyły dwie wojny światowe. Tym bardziej uderza nas fakt, że w epoce tak dufnej w sobie i zabezpieczonej, jak koniec zeszłego i początek obecnego stulecia, jawili się ludzie natchnieni proroczym duchem, którzy nie tylko przewidzieli kataklizmy społeczne zrodzone z naszych zaniedbań i zdrad, ale wskazali środki zaradcze i drogi ratunku. Do takich prekursorów, tak jest. Ksiądz Bronisław Markiewicz. Oczywiście proboszcz, znana postać, nieraz żeśmy mówili, będąc w miejscu piastowe. Panie Reusze, dziękuję, bo uśniemy wszyscy. Ale nie, no, bo to jednak czytany język jest taki. Lektura tej książki nie skłania do gnuśności. Nie, do oczywiście, ma pan rację. Ale ma pan kojący głos. Ma pan kojący głos, a w nocy taki głos jest niebezpieczny. Po prostu ja się prowadzi audycję, czytając zresztą. Ma pan rację, panie Reneuszu, zresztą to jest temat rzeka. Ale bardzo ważny temat, tak? To, bardzo dziękuję, tak, za ten głos. Dziękujemy. Jeszcze można dopowiedzieć słowo, dlaczego powiedziałem, że sygnalizowałem, dlaczego mi ta książka... Ja, przepraszam, postać... Jednak pan nas chce uśpić, panie Reneuszu. Przepraszam, ale jak już jestem przy głosie. Ojciec zachęcał... Panie, kończymy, bo mamy trochę następne, a czas upływa, dobrze? Ponieważ ja się tym też zajmuję właśnie. A, no właśnie. I to jest właśnie ta praca. To trzeba było tak zacząć. Bardzo ważne. No, dziękuję tak, bardzo. Wieksiądz, że się najlepsze wino zostawia na koniec, prawda? No tak, tak, tak było powiedziane. Czyli ta informacja o tym, że się tym zajmuję, chciałem właśnie powiedzieć na końcu. Skąd to moje zainteresowanie księdzem Markiewiczem? Potrzeba nam takich księży właśnie. Wielu już takich jest. No ale to może już jest audycja. Znaczy temat na inną. Tak jest. Amen. Dziękuję. Z Panem Bogiem, Bogiem pozdrawiamy. Tak, to bardzo ważny głos. Dziękuję, bo tu rzeczywiście pan przypomniał. No, jeżeli zastanawiamy się właśnie Kościół, a polska wieś, to rzeczywiście ten ruch trzeźwościowy, który był animowany przez księży na przełomie, zwłaszcza na przełomie XIX-XX wieku, który spotykał się nie tylko ze strony władz austriackich z opozycją, ale jeszcze bardziej to było widoczne na przykład w zaborze rosyjskim, gdzie jak wiadomo dochody budżetowe państwa rosyjskiego w dużej mierze czerpane były z monopolu wódczanego. Niektórzy autorzy nawet piszą o Rosji carskiej jako imperium wódki. Takie nawet są tytuły naukowych prac na ten temat. I tu rzeczywiście ruch trzeźwościowy, który był rozwijany, jak pan zauważył, niekiedy spotykał się też ze sceptycyzmem ze strony może nawet niektórych księży biskupów, ale nikt tam nie walczył z tym, to też trzeba powiedzieć. Ale tu była rzeczywiście zasługa księży ogromna. Też w tych kwestiach, no, z racji zainteresowań zawodowych bardziej mi tutaj bliskich, czyli zaboru pruskiego, też tam widać właśnie, że ruch organicznikowski nie polegał na tym, jego twórcy mówili, i to nawet też ludzie świeccy mówili, tak jak Karol Marcinkowski, że istotą rzeczy nie jest, żeby tworzyć sieć banków, kółek rolniczych, tego typu rzeczy. To jest ważne, ale to jest tylko narzędzie do celu ważniejszego.
jakim jest budowanie zdrowego społeczeństwa. I dlatego na przykład na początku XX wieku w Wielkopolsce powstają towarzystwa trzeźwościowe, ale też na przykład towarzystwa antyhazardowe, gdzie uważano, że walka z hazardem to też jest zadanie narodowe, ponieważ walczymy o zdrowie moralne narodu. Ja też taki kamyczek do ogródka, panie profesorze, dołączę, bo był wymieniony Tuchów. Siemiechów i tam Tuchów. To jest oczywiście taka kolebka redemptorystów polskich, tak trzeba powiedzieć. Tam jest seminarium do dzisiaj, tam jest duży klasztor i coroczny odpust. I co ciekawa rzecz, właśnie też ten Tuchów stworzył taki punkt odniesienia dla mieszkańców tych miejscowości, malutkich wiosek nawet. I taka jakaś przedziwna relacja przyjaźni się zadzierżnęła, że na przykład tam ojcowie jeździli raz w niedzielę taką misyjną, prawda, odwiedzać i w ogóle byli do dyspozycji, do spowiedzi, natomiast ci mieszkańcy zbierali swoje plony i przywozili, że tak powiem, furmankami tymi konnymi na jesień, na przykład po zbiorach, takie coś przepięknego, czy na przykład do seminarium duchownego. Wszystkie hugony będą spalone, ich głupota razem. Przynosił, dzielił się. I to było, bo klerycy tam potrzebują, bo się szkolą, bo się uczą. Zresztą było bardzo mało powołań w diecezji tarnowskiej. Biskup Tarnowski, Matce Bożej Tuchowskiej, polecił tą intencję. I okazuje się, że po latach najbardziej płodną jest diecezja tarnowska. Co dziesiąty ksiądz w Europie, mówią, pochodzi z diecezji tarnowskiej, tak liczbowo, jakby tak przeliczyć. Więc też niesamowite takie połączenie. Nawet ten Tuchów, ten odpust tuchowski wiąże się oczywiście z przybyciem tam, modlitwą, spowiedzią. Nawet w wspomnieniach Witosa jest też obecny. No tam niezadowolony wrócił Wincenty Witos. Prawdopodobnie, to tajemnica spowiedzi do końca była, ale tam musiał ojciec mu coś powiedzieć do ucha, bo mówi, że coś tam ostro został potraktowany. Ale to tak mówimy, teraz to oczywiście sprawa duszy człowieka, więc nie będziemy tutaj o tym. Ale też zwróćmy uwagę, że nie przełożyło się to potem w dalszej działalności politycznej Witosa, jakąś programową niechęć, czy tam nienawiść do kościoła, czy do religii. Właśnie PSL Piast, kierowane przez niego, było z tych z wszystkich stronnic ludowych najbardziej, można powiedzieć, takie centrowe. I tu rzeczywiście to też jest takim, pokazuje tą pewną prawidłowość. Zresztą, no, jeżeli mówimy o Matce Bożej, Kościele i o ludzie, o warstwach ludowych, no to przecież przypomnijmy sobie nawet chociażby to, co utrwalił Henryk Sienkiewicz w Potopie, ale też opierając się przecież na źródłach, że rzeczywiście tak było, że ta oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 roku, co było tym wstrząsem moralnym dla Rzeczpospolitej wtedy, które wydawało się, że potop ją zniszczy, no to też tymi pierwszymi, którzy szli na pomoc Jasnej Górze, to byli właśnie chłopi. Był ten lud, prawda, który też zresztą to chłopi witali jako pierwsi powracającego z wygnania króla Jana Kazimierza, który wracał ze Śląska. Więc to jest rzeczywiście taka więź, która ma długą historię. Zresztą też mówimy, że praca o podstaw, to jest piękny temat. To mówię, panie profesorze, chyba tak, mam taką intuicję, ale dlaczego ci młodopolscy artyści, pisarze, literaci, potem dalej dwudziestolecia zachwycali się wsią, szukali tam inspiracji? No bo tam jeszcze było to nieskażone powietrze, prawda, mówiąc ogólnie. Nie chodzi też i te prawdziwe też, ale to takie moralne. Tam szukali jakichś takich odbić, wzorców. A dlaczego takie było? Bo była ta praca też duchownych nad ludźmi, prawda? Wzajemna ta, a więc ta pobożność prawdziwa. Pobożność może, niektórzy mówią, płytka, ale pobożność, która była oparta na tym poczuciu tego zjednoczenia się z Panem Bogiem, z ziemią. Gdy Pan Bóg nie pobłogosławi, ziemia nie rodzi. Nie ma, prawda, upał potrafi zniszczyć, ulewa potrafi zniszczyć, burza podpalić. Jakże piękne też takie poznanie się, że wszystko jest w rękach Bożych. Tak wyrażała wiara przynajmniej prostych ludzi. W sposób, no, poświęcenie pól, te dni krzyżowe tak zwane, kiedy modlono się o to, żeby deszcz był w maju, a w czerwcu słońce i tak dalej. No to jest ta właśnie szeroko rozumiana kultura polskiej wsi, prawda? Kultura w rozumieniu właśnie też kultury życia codziennego, tych obyczajów, prawda? Ja nie chcę, żeby tutaj z tego, co mówimy, wyszedł taki obraz, że nagle znaleźliśmy na ziemi, a konkretnie na polskiej wsi, miejsce zamieszkania przez aniołów. No to nie były. To nie ma takich miejsc. Nie ma takich miejsc i takim miejscem nie była polska wieś.
Natomiast tu rzeczywiście chodziło o to, że wiara polskiego ludu była rzeczywiście, może niektórzy się krzywili, grymasili, że nie była pozbawiona wyrafinowania niemieckich teologów czy francuskich teologów, którzy już dawno przestali wierzyć w Pana Boga. Natomiast no, była rzeczywiście wiarą na serio, prawda? Wiara, która, na co zwracał uwagę też cytowany wcześniej święty Jan Paweł II, która przenikała i kształtowała te postawy życia codziennego, na przykład sposób przywitania się, prawda? Więc to, co kształtuje tu i teraz człowieka, który rzeczywiście jest tym najgłębszym nurtem kultury, bo dotyka nie od święta, tylko zawsze, prawda, egzystencji ludzkiej, więc tutaj rzeczywiście wieś była, być może dla niektórych młodopolaków, czy właśnie ludzi z tak zwanych warstw inteligenckich na przełomie wieków było może to wyprawa w świat nieznany, prawda, może instynktownie poszukiwali wiary i chcieli zobaczyć, jak to jest, że człowiek chodzi w niedzielę do kościoła, spotyka się przy kapliczce Matki Bożej w maju. Niektórzy to w ogóle do kościoła nie chodzą, bo jakoś żyją, Rumunka jakoś mówi, że jak do kościoła zobaczyć, nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Niektórzy w ogóle chodzą do cerkwi, żeby zobaczyć jakieś dziwne rzeczy, a my sobie pojedziemy tam, powiedzmy, do jakiejś wsi pod Krakowskim, na przykład, prawda? Być może też takie motywacje były. Jakby nie było, to pokazywało, że wieś jednak, mimo że ktoś tam mógł się z tego śmiać, ale jednak, że był nawet pewien respekt, prawda, pewien szacunek dla tego, co ta polska wieś sobą przedstawiała. No, takim oddaniem, wielkim oddaniem szacunku, no to przecież jest wspomniane wcześniej wesele Wyspiańskiego. To był zachwyt nad tą swojskością, szczerością, świeżością wsi. Zresztą pan profesor popatrzy na takie podejście do niedzieli. Niedziela to rzeczywiście dzień święty. Dlaczego? Bo ten rolnik, ten chłop, spracowany całym tygodniem, on wiedział, że w tą niedzielę i odpocznie, ale się z Panem Bogiem się spotka. Nawet ubranie się mówiło kościelne. Tak. Czyli jak to najlepsze, prawda? Ale właśnie to jest ten wspaniały zapis tych, to nie tylko literacki, ale w jakimś sensie oddaje tło epoki. To znajdujemy na kartach rejmontowskich chłopów, prawda, jak oni świętowali niedzielę, prawda, jak ten rytm pracy rolnika był spleciony ze świętami kościelnymi. Chociaż tam były komentarze, że że ksiądz, proboszcz trzyma, święci też dary u Pana, prawda, że jakoś tam jest uzależniony troszeczkę, że ma tam spotkania takie, a nie inne, natomiast na Pana Boga nikt nie mówił. Tam nie było zwyczajowy antyklerykalizm. Taki, no, jakże tam ksiądz proboszcz. Ma konia wielkiego, czy tam ale gospodarstwo. Nie ma wrogości wobec religii, tak, prawda, tak, że to jest to rzeczywiście, to jest, tu były zupełnie dwie inne rzeczywistości i tak jak już mówiłem przy okazji osoby, wspominania osoby i dzieła prymasa tysiąclecia, to rzeczywiście ten opis tego przywiązania do polskiej ziemi, do trwania na polskiej ziemi, to jest rzeczywiście wspaniały. No, takim komplementarnym tym opisem to jest oczywiście odnoszący się do innej części Polski, to jest nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, gdzie rzeczywiście, no jeszcze do tego dołóżmy placówkę Bolesława Prusa, gdzie mam tą wspaniałą trylogię miłości do polskiej ziemi, prawda, gdzie rzeczywiście to pokazanie, to trwanie, że jak mówił prymas tysiąclecia, musimy być wszczepieni w ziemię, jak drzewa są wszczepione w ziemię, które zapuszczają głębokie, mocne korzenie, bo jeżeli nie, to będziemy jak lotne piaski na wydmach, tylko poruszani pędem wiatru. Pięknie. No właśnie, też literatura jest na pewno źródłem inspiracji, takim też hołdem składanym Bogu, Panu Bogu i zauważanie tych ludzkich postaw. Mamy telefon jeszcze, bardzo prosimy, Radio Maria, 23:15. Słuchamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Janusz Łodzi, ja chciałem o jednej rzeczy wspomnieć. Niedawno byłem na Podlasiu, odpocząłem. Wieś to jest... Na wsi jest zachowane prawo naturalne. My w mieście ulegamy różnym namiętnościom, różnym prądom. Tam rozmowa z ludźmi to jest wielką przyjemnością. Tam jest refleksja, tam nie ma wielomówności. Tam naprawdę widać Kościół, ale w tych ludziach widać Kościół. I ja kochałem zawsze wieś za to, że tam byli ludzie naturalni. Że
ta wiara jak gdyby w tych ludziach to emanowała i zawsze mówili prawdę. I tak jak powiedziałem, największym zagrożeniem dla prawa naturalnego to są namiętności. A u nich tego w ogóle nie ma. Oni spokojnie sobie żyją i ja pojechany specjalnie, bo ciężko pracuję, żeby właśnie zaczerpnąć trochę tego ze wsi, tego dobra, które jest w tych ludziach. I tak jak kiedyś ktoś mówił, oni mogą naładować akumulatory właśnie ludziom z miasta, tym swoim spokojem, tym dniem powszednim. I tam, jak się spojrzy, to jest właśnie taka harmonia jakoś. Nie wiem, jak to wyrazić, ale... No, ale ja tak, to... ale z drugiej strony, panie Januszu, to kilka szpilek włożymy tu, żebyśmy nie zakończyli tak, że tam jest całe, tam jest idealny świat, a tu w mieście jest odwrotnie. Przynajmniej no, na Podlasiu. Tak, ja też się dzieje tak, że przychodzi tam tak zwana kultura, te anteny satelitarne pojawiają się na tych domach pięknych, prawda, i też wchodzi, no, przeróżne wartości. Porozmawiajmy też z pastorzami, ale to dziękuję panu na razie, bo już pan profesor odpowie, bo troszeczkę socjologicznie nam to zabrzmiało tak. Tak niejednokrotnie, ja wiem, mam takie świadectwo, na przykład górali niektórych, którzy mówią, że no, jak dużo turystów przyjeżdża, to jest dobrze z jednej strony, bo no, mają zarobek ten na cały rok, ale też mówi, że turyści nas psują. No bo przyjeżdża taki turysta czasami, że w niedzielę nie myśli o kościele, prawda, a gospodarze go przyjmując od rana tam się krzątają, idą. Za którymś tam razem, no, ktoś popatrzy, no, można żyć i nie chodzić do kościoła, można żyć i się nie modlić. Można żyć i w piątki nie pościć, prawda? No to tak. Też jest tak, więc bardzo wielka uwaga, żeby też mieszkańcy nie stracili tego, co mają. No to jest właśnie to, o czym już mówiliśmy, prawda, że nic nie jest dane raz na zawsze. I to trzeba sobie przypominać to wyzwanie właśnie 20 lat temu, już 20 lat minęło od tych słów Jana Pawła II, który no, prosił, wzywał, apelował o to, żeby zachowywać te tradycje kultury także polskiej wsi. Prawda? I teraz jest dobry czas, żeby sobie no, zrobić takie krótkie streszczenie, krótki Kiego? Przegląd, jak to wygląda po 20 latach, gdzie my, w którym miejscu jesteśmy. Natomiast zgadzam się z panem, który tutaj przed chwilą dzwonił, że rzeczywiście, no, mówiąc obrazowo, więcej kultury znajdziemy na statystycznie na podlaskiej wsi niż na przykład no, wśród publiczności aktorów, którzy organizują w jednym z teatrów warszawskich pod dyrekcją pewnego chorwackiego reżysera sztukę, która rzekomo jest oparta na jednej ze sztuk Stanisława Wyspiańskiego. Rzekomo. No ja też nie powiem, bo nie chciałbym, ale też znam jakiegoś tam aktora i powiedzmy, ja bym sobie pomyślał, gdyby twoja babcia miała świadomość, już nie żyje, ale w czym ty grasz, w czym ty uczestniczysz? To naprawdę by, po prostu gdyby mi to teraz puścił, nagrałem taką sztukę, no to nie wiem, czy by mnie nie dostała wylewu krwi do mózgu od razu. Ale jeszcze wracając, panie profesorze, mam takie pytanie. Kiedy pan usłyszał zaproszenie, zresztą skierowane telefonicznie na to sympozjum, na tą sesję taką, jak to nazwać, uroczystą, i temat ten ogólny, no i pana też wykład, czy nie zadał sobie pan pytania, czy to warto, czy to jest na czasie w ogóle? Czy nie było takiej wątpliwości? No bo wiadomo, polska wieś, mówienie polskiej wsi, przecież... Jedyna wątpliwość była taka, że ojciec zadał mi bardzo ważny temat, który miałem streścić w przeciągu 20 minut, a potem się okazało, że jednak 15 minut i ciągle jeszcze z groźbą, że główny organizator pokaże mi kartkę z 3 minutami. Ale całkiem już poważnie mówiąc, to rzeczywiście początkowo myślałem, że to jest taki temat, który na dobrą sprawę powinien być opracowany, prawda? Doczekać się swojego opracowania, no bo przecież Kościół, a polska wieś, wieś a Kościół. Ale tak przygotowując się do tej konferencji, także do dzisiejszego spotkania w radio, czy wcześniej w telewizji Trwam, to stwierdziłem, że właściwie nie ma takich opracowań, które mogłyby w jakiś sposób syntetyczny, no tak na przestrzeni wieków, ogarnąć ten temat. Dysponujemy jakimiś cząstkowymi opracowaniami dotyczącymi epoki średniowiecza, czy jakichś tam wycinków z czasów późniejszych, ale pewnego takiego całościowego spojrzenia jednak nie mamy. I to jest jednak rzeczywiście potwierdzenie tego,
że temat jest, no, można powiedzieć, czeka na swoich historyków, na swoje opracowanie, bo to rzeczywiście dotykamy tutaj wielu bardzo ważnych kwestii. To widać było także w tych rozmowach, czy w tych głosach słuchaczy, które do tej pory były, że rzeczywiście mamy przykłady takiej obecności Kościoła, księży konkretnych, prawda, w różnych sprawach, które no, na pierwszy rzut oka by się wydawały odległe od zaangażowania, które zazwyczaj kojarzymy z księżmi, prawda, ale jednak ono było, prawda, i było bardzo ważne dla tych społeczności. Ta więź wsi z Kościołem nie budowała się tylko i wyłącznie przez to, że przyjechał jakkolwiek wybitny biskup do tej czy innej wsi. To byłoby za mało, gdyby tylko do tego się ograniczało. Musiała być ta stała obecność z dnia na dzień. To budowało siłę tych więzi, ale też, no, mówmy wprost, budowało siłę w ogóle Kościoła polskiego na ziemiach polskich, bo upadek, powiedzmy, wiary właśnie w tych warstwach ludowych zadecydował też o procesach dechrystianizacyjnych na Zachodzie. Oczywiście zaczyna się to wcześniej wśród elit intelektualnych, czy jakkolwiek je nazywać, już w czasach oświecenia, ale to idzie potem w dół i dojście tego procesu, nazwijmy to gminnego, właśnie do samego dołu, to było już rzeczywiście bardzo poważna sprawa. Natomiast dopóki rzeczywiście my będziemy pilnować tego, mieć świadomość, że ta przyszłość też rozstrzyga się, gdy chodzi o nasz byt jako Polski chrześcijański w kontekście właśnie trwałości tej kultury wyrosłej z chrześcijańskiej tożsamości na wsi, no to wtedy jest dobrze, to wtedy przynajmniej musimy mieć świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, że nie można traktować tej wsi jakkolwiek pięknej na Podlasiu czy gdzieś na Podkarpaciu jako tak.